Dzień dobry Państwu. Dzisiaj chciałbym przeprowadzić webinarium, które będzie webinarium autotematycznym. Ponieważ od dłuższego czasu zajmuję się także mobilnymi formami edukacji, mam nawet taki projekt Erasmus+, który jest z tym związany. Postanowiłem się podzielić kilkoma refleksjami. Czy młodzi chwycą edukację online? Najpierw chciałbym wyjść od problemu takiego, że ludzie śpią ze smartfonami. Kiedyś zaczynałem mój wykład na ten temat takim wielkim wola Boga, ludzie śpią ze smartfonami. Mało tego, są dla nich te smartfony czasami ważniejsze niż właśnie żony, mężowie czy kochanki. To jest zjawisko, z którym trzeba się liczyć. Liczyć się z tym, że kiedyś, jeszcze 5 lat temu, kiedy pytałem uczestników swoich wykładów, na przykład na licencjacie, no to odpowiadano, że na pytanie, ilu uczestników ma smartfona, 20% mówiło, że ma. Dzisiaj praktycznie rzecz biorąc jest to 100%, to znaczy nie ma ludzi, jeżeli się zdarzają, to bardzo rzadko, jest to pewnego rodzaju ideologiczna manifestacja, nie ma ludzi, którzy smartfonów nie mają. I w tym sensie jakby uniwersytet musi zdawać sobie sprawę z tego, że rośnie pokolenie, które jest bardzo mocno przywiązane do smartfonów. Przywiązane tak bardzo, jak każdy z nas, bo rzecz jest ponadpokoleniowa oczywiście. Mówi się na przykład dużo o tym, że kiedyś gubiono dokumenty takie jak prawo jazdy czy dowody osobiste, dzisiaj, czy na przykład portfele, ale dzisiaj, kiedy portfelem naszym jest smartfon, okazuje się, że zguby smartfonów są bardzo rzadkie w porównaniu do zguby portfela czy takich właśnie rzeczy jak dokumenty ważne dla nas. I to jest rzecz, z którą też trzeba się liczyć. Nasz związek ze smartfonami jest znacznie silniejszy aniżeli z innymi przedmiotami. Dlaczego zatem powinniśmy myśleć o wykorzystaniu tego w edukacji? Otóż smartfon i w ogóle formy cyfrowe to jest po prostu fun. A związek pomiędzy wiedzą i zabawą zawsze był tym czymś, co było mile widziane przez wielu zwolenników edukacji, czy też promotorów edukacji. Związek pomiędzy byciem w zabawie i uczeniem się jest niemalże odwieczny, od antyku mówiło się o tym. Nie będę tutaj przywoływał Arystotelesa, ale między innymi w poetyce Arystotelesa mamy ten związek wykazany. Więc wiedza, która jest możliwa do osiągnięcia dzięki zabawie, to jest to, co powoduje, że formy online mają większe wzięcie, a zwłaszcza mobilne formy mają większe wzięcie niż wzięcie mają tradycyjne formy uczenia się i nauczania, takie jak wykład w sali wykładowej. Inną sprawą jest poczucie kontroli rzeczywistości.
Otóż smartfon to jest wiedza w kieszeni. Rozmiar smartfona jest właśnie taki w sam raz, żeby mieć poczucie kontroli. On się zazwyczaj mieści w dłoni, a zatem mamy do czynienia z narzędziem, które jest poręczne. Ta poręczność powoduje właśnie zwiększone poczucie kontroli. No bo jeżeli mam w ręku ewentualne źródło wiedzy, mogę sięgnąć do encyklopedii, do słownika, sprawdzić tłumaczenie. Mogę poprosić o tłumaczenie tego, co się do mnie mówi w innym języku i tak dalej, to mam poczucie kontroli nad rzeczywistością. Są tacy psychologowie, którzy twierdzą, że psychologowie edukacji także, że człowiek uwielbia wiedzę przede wszystkim dlatego, że lubi kontrolować rzeczywistość. Posiadanie wiedzy to jest posiadanie kontroli. A zatem ci, którzy mają ten komputer wielkiej mocy w kieszeni, no mają wielką kontrolę. Kiedyś ktoś użył takiej analogii, gdyby moc obliczeniowa tych komputerów, które są w tej chwili w naszych smartfonach, przenieść do lat 50. tę moc obliczeniową, to w latach 50. komputery, tamtejsze komputery, musiałyby zajmować rozmiar Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, no, czyli być takim bardzo dużym budynkiem. To jest rozmiar tej kontroli, którą w tej chwili mamy. Poręczność, o której wspominałem, to jest osobna cecha smartfona. Niektórzy używali takiego określenia szwajcarski scyzoryk do określenia, zdefiniowania możliwości iPhone'ów. Że to jest szwajcarski scyzoryk, Swiss Army Knife. Przypomnę, że szwajcarski scyzoryk jest patentem, jest rodzajem wynalazku technicznego, na którym wynalazcy do dzisiaj zarabiają. I tenże patent polega na tym, że w jednym narzędziu, bardzo poręcznym, mamy do czynienia z wieloma innymi narzędziami, tak? Więc mamy i nóż taki, i nóż siaki, i korkociąg, i nożyczki, i pilniczek, i tak dalej. I to wszystko sprawia, że czujemy się pewniej, bo mamy narzędzia przy sobie, mamy narzędzia wielorakiego użytku, na wszelki wypadek nosimy przy sobie po prostu całe oprzyrządowanie, które teoretycznie w tej chwili nam niekoniecznie jest potrzebne, ale może być potrzebne kiedyś w przyszłości. Więc czujemy się znowu pewniej. Inną cechą smartfonów jest to, że nasz związek ze smartfonami jest intymny. Znany jest ten efekt takiego niepokoju, kiedy nie wiemy, gdzie znajduje się nasz iPhone czy smartfon inny. Nie wiemy, czyśmy go nie zostawili gdzieś. Nie czujemy na przykład w normalnym miejscu, że go mamy, że go posiadamy, że jesteśmy z nim. I wtedy wywołany jest pewien szczególny niepokój. To jest ta intymność, ale intymność polega również na tym, że na przykład możemy szyfrować wszystkie dane, które się znajdują na nim. Smartfony są dla wszystkich służb specjalnych smakowitym kąskiem, bo oczywiście mamy tam komunikatory,
a komunikację prowadzimy z wieloma osobami, z jednymi bardziej oficjalną, z innymi mniej oficjalną. Wszystko to chcielibyśmy zachować w intymności właśnie. Więc ten związek ze smartfonem jest pogłębiany tym, że ten smartfon umożliwia również intymne związki z rodziną, bliskimi, przyjaciółmi, a jak wiadomo, te kręgi są bardzo różnie kształtowane u różnych osób i zatem jeśli te smartfony są taką platformą jakby zaistnienia intymności i utrzymywania intymnych więzi, to moc ich wzrasta i dlatego między innymi nie chcemy z nimi się rozstawać. Inną sprawą jest to, że mamy również wielość aplikacji, a wielość aplikacji to również wielość rzeczywistości. Każda aplikacja ma swoją filozofię i nie ma mowy o jakiejś totalnej wizji, totalnej filozofii rzeczywistości. Więc ta wielość aplikacji powoduje zaistnienie w naszej świadomości no, takiej pewnego relatywizmu formalnego. Każda aplikacja wprowadza swoje reguły, swoje algorytmy. Każdy system wprowadza inny algorytm, inne reguły, co powoduje, że uznajemy istnienie wielości rzeczywistości i łatwiej jest nam zaakceptować taki świat, można powiedzieć, kulturowy, który składa się z wielości właśnie, z wielości kultur, z wielości rzeczywistości związanych z tymi kulturami. No i te wszystkie cechy oczywiście powodują, że młodzi ludzie, ale nie tylko, sięgają do smartfonów z entuzjazmem. Z entuzjazmem, bo dzięki temu mogą się komunikować, dzięki temu mogą się łączyć ze światem. Konwergencja mediów, z którą mamy do czynienia w przypadku smartfonów, jest niezwykle istotna. Ta konwergencja powoduje, że no my mamy możliwość robienia filmów, od razu wrzucania i dzielenia się z innymi. A jak to jest ważne, żebyśmy mogli się podzielić z innymi, jest, no, przykład podam po II wojnie światowej. Adorno i Horkheimer krytykowali przemysł kulturalny za to, że przemysł kulturalny oszukuje, pokazując uśmiechnięte społeczności i w istocie nie pokazując produktu, który chce się sprzedać w reklamach, ale te uśmiechnięte społeczności to jest dowód na to, że my w istocie pragniemy uśmiechniętych społeczności, pragniemy bycia z innymi, a zatem wykorzystywanie tego rodzaju obrazów w reklamach wynika z tego, że jesteśmy z innymi. To jest ważne. Wszyscy chcą być kochani i to jest właśnie ten element, który powoduje, że czy ten pierwiastek, że my uwielbiamy się dzielić, no i entuzjastycznie przyjmujemy narzędzie, które pozwala nam dzielić się z innymi, nie tylko kontrolować rzeczywistość, ale także dzielić się z innymi swoją obecnością, a zatem w jakimś sensie być z innymi. Oczywiście to bycie jest w świecie wirtualnym, ale właśnie ta wirtualność czasami może być zaletą. No i powszechność, tak jak już mówiłem, smartfony w tej chwili wśród naszych studentów są powszechne i nie można ich wykluczać z zasięgu. Czasami podczas wykładu, nawet w sali wykładowej, prosiłem uczestników wykładu o to, żeby zrobili mi szybką
szybkie głosowanie na przykład na takiej platformie online Slido. I to Slido, pisane jako Slido, ono umożliwia właśnie wejście przez różne narzędzia, między innymi przez komórki. W 70 albo 80-osobowej grupie na wykładzie tylko 10 osób miało otwarte często laptopy, natomiast część korzystała po prostu z własnych komórek, smartfonów, żeby zrobić to głosowanie. Zatem to jest narzędzie, które jest powszechne, nawet w krajach afrykańskich, które często mogą być jakoś postrzegane jako mniej zaawansowane, no to jest dawno nieprawda. To jest tak jak, proszę Państwa, z bankowością, kiedy tradycyjny kraj z dużą tradycją bankowości, taki jak Francja, operowała jeszcze czekami, myśmy mieli już bardzo dawno dominację kart bankomatowych, a teraz płatności online są naprawdę też bardzo zaawansowane. Tak samo bankowość przez komórki, nawet nie smartfony, ale przez komórki w krajach, w niektórych krajach afrykańskich procent wykorzystywania tego jest niezwykle duży. A zatem to jest powszechnie stosowane narzędzie. Oczywiście można zanegować ten entuzjazm i to powszechne przyjęcie tym, że często smartfony powodują izolację. Wszyscy wiemy, na czym to polega, że nagle siedząc w kawiarni widzimy po prostu ludzi, którzy oglądają swoje smartfony. Na tym też to polega, że widzimy także rodzaj zombie chodzących po ulicach. No teraz akurat nie widzimy, ale kiedyś to było częste w dużych miastach, kiedy ludzie zamiast patrzeć pod nogi i przed siebie, patrzyli w swoje smartfony, czytając największe wiadomości. Więc ta izolacja od społeczeństwa to jest rzecz, która jest negatywnym aspektem także świata cyfrowego i o tym trzeba pamiętać, aczkolwiek akurat współcześnie, w dobie izolacji, samoizolacji społecznej, w dobie pandemii, ta samoizolacja jest niewątpliwą zaletą. Ludzie, którzy się łatwo potrafią przemieścić w świat cyfrowy, lepiej będą znosić tę samoizolację społeczną, która ma miejsce dzisiaj w dobie pandemii. Warto wspomnieć też, że już w XVII wieku, można powiedzieć, istniał prototyp iPhone'a. To jest właśnie ten prototyp. Ja wiem, że on nie wygląda imponująco. To jest taki sekretarzyk z XVII wieku, z przegródkami, z szufladkami. No to jest właśnie sekretarzyk księżnej piastowskiej Elżbiety Lukrecji. Można powiedzieć, że model matematyki, który spowodował powstanie komputerów, to jest model właśnie XVII-XVIII wieczny. To jest ten model matematyki, gdzie nie ma jeszcze nieskończoności, wielości różnych nieskończoności. I to jest ten model matematyki, który mamy w komputerach, no i który w jakimś sensie jest powtarzany przez nasze smartfony. To jest taka ciekawostka historyczna. Oczywiście dzisiaj my zarządzamy czasem przy pomocy smartfona. Mamy tam listy rzeczy do zrobienia, więc zarządzamy sobą. Notujemy, prowadzimy dzienniki. Nie tylko możemy pisać dziennik, pisać w bardzo różnej formie. Można na klawiaturze, można odręcznie, można dyktować dzienniki. No i to jest oczywiście wielość użyć, które dzisiaj mamy przy pomocy smartfona. Więc mamy wszelkiego rodzaju społecznościowe użycia, telefon, e-mail, Skype, Facebook, Twitter, YouTube i co tam jeszcze. Newsy, magazyny, dzienniki, ale także na przykład Flipboard czy innego rodzaju takie
portale dziennikarskie czy paradziennikarskie. Możemy czytać na smartfonach, są różnego typu czytniki obecne w różnych formatach, EPUB, MOBI, PDF, PDF szyfrowany i tak dalej. Możemy pisać, są wszystkie edytory tekstu obecne już na smartfonach. Możemy skanować, możemy liczyć, możemy arkusze kalkulacyjne mieć, możemy wyszukiwać, możemy mieć aplikację uniwersytecką. Uniwersytet Łódzki ma już przecież swoją aplikację. Mamy atlasy, słowniki, encyklopedie, mapy, mapy online, mapy w trybie rzeczywistym. Możemy prowadzić bądź też nawet projektować prezentacje multimedialne. Możemy przygotować, możemy mieć pilota z podglądem i tak dalej, i tak dalej. Tych zastosowań jest naprawdę kolosalna ilość. A zatem jest to pewien fakt, że nasze przejście w tryb mobilny, w tryb online, w tryb cyfrowy będzie łatwiej akceptowalne dla pokolenia milenialsów i pokolenia mobilnych. Żeby uświadomić sobie, jak bardzo różni jesteśmy w sensie pokoleniowym, trzeba sobie uświadomić, że ja, mając powyżej 50 roku życia, jestem pokoleniem książki i telewizora. Tak z grubsza byłoby mnie można określić. Aczkolwiek oczywiście, badając świat kultury cyfrowej, no jestem, nie jestem mało zaawansowany w tym świecie, no ale nie jest tubylcem. Dla mnie pierwsza gra komputerowa to były czasy studenckie. Dzisiaj gry komputerowe, platformy całe, to jest sprawa już wczesnego dzieciństwa. I to pokolenie milenialsów i pokolenie mobilnych, ono jest naprawdę definiowane przez inne media. Wielu z nich w ogóle nie ma telewizji w domu. Książka dla nich jest rodzajem gadżetu, który muszą się nauczyć obsługiwać. To są pewne fakty, z którymi my na uniwersytecie musimy się zmierzyć. Na przykład taki fakt uwidaczniający inność wśród milenialsów i tych postmilenialsów, ilość w Ameryce, w Stanach Zjednoczonych, ludzi wybierających wegetarianizm, to jest jakieś 20% ludzi. 20% w tym pokoleniu to są wegetarianie bądź weganie nawet. Więc to jest rzecz, która zwraca uwagę. Dlatego myślę, że uniwersytet wyjdzie z tego doświadczenia zmieniony, z tego właśnie względu, że pokolenie studentów, którzy mają dostęp do tych wszystkich narzędzi, to pokolenie jest inne i to pokolenie będzie akceptowało te formy online znacznie szybciej, znacznie łatwiej. Dlatego między innymi kalifornijskie uniwersytety już dawno prowadziły rekrutację online w tak zwanym Second Life. To są pewne fakty, z którymi musimy się zmierzyć i te fakty powodują, że nasze doświadczenia dzisiejsze, które wynikają z bardzo przykrej sprawy pandemii, one zmienią nas i spowodują, że będziemy musieli szybko przyjąć nowe formy docierania do naszych studentów. Serdecznie dziękuję.